Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony pomidorowy.pl, aka Michał. Witam was w kolejnej sesji nagraniowej z Harry Potter i Kamień Filozoficzny na PlayStation 1. Więc tak, poprzednim razem w poprzedniej sesji poznaliśmy fabułę gry po raz drugi w tym wypadku. Zwiedziliśmy sobie Hogwart, byliśmy na lekcji z profesorem Flitwickiem, gdzie nauczyliśmy się czaru Wingardium Leviosa. W międzyczasie mieliśmy lekcję z Madame Hooch, żeby nauczyć się kontrolować miotłę. Oraz mieliśmy lekcję, jako takie podsumowanie, z Herbology Class z profesor Sprout. No i przy okazji spotkaliśmy naszego dobrego przyjaciela Hagrida, wspaniałego przyjaciela zresztą. I teraz znajdujemy się w błoni Hogwardu. Co prawda nie ma tutaj dokładnej nazwy tej lokacji, ale tutaj akurat wersja PC-towa jak najbardziej mi tutaj przysporzyła, więc myślę, że można to śmiało nazwać błonią Hogwardu, tylko że bardziej to jest błonia Hogwardu wersja PlayStation 1, no bo wiadomo, to jest z wersji na PSX-a. I szczerze powiedziawszy, wolałem trochę błonię Hogwardu z wersji na PC. Tak teraz patrzę z perspektywy, aczkolwiek ta też nie jest zła. O, tak to mogę powiedzieć. Have you been to Quidditch training yet? This year they're even letting first years train. You should have a go. I hear you're pretty good on a broomstick. No, więc ten oto sympatyczny dzieciaczek z Ravenclaw powiedział do nas, że jeżeli chcemy nauczyć się dalej latać na lekcji z broomstick, czyli lekcji z latania, no to po prostu musimy przejść tutaj. Quidditch Training Pitch. Proszę, taki oto wielki stadion mamy tutaj zrobiony. Welcome, Mr. Potter. Grab your broomstick and we'll begin the training. Welcome to Quidditch Training. Whichever seeker catches the golden snitch scores his team 150 points. Which is why seekers tend to get fouled so much. Założę, albo nie, w sumie. Na razie chyba nie będę zakładał oksów. Dzisiaj jakoś tak. Fly through 10 hoops generated by the golden snitch. Get set. 3, 2, 1. Chciałem przez chwilę, mówię, założyć okulary, ale no stwierdziłem, że chyba nie ma to sensu. Po prostu dzisiaj tak jakoś ochoty nie mam. Nie zawsze też mam coś takiego, że wiecie, że wzrok mi się jakoś super pogarsza. Chociaż mam zalecane, że powinienem nosić okulary do komputera, bo troszeczkę no wzrok pada. No to jednak nie zawsze jakby muszę. Są czasami, gdzie po prostu mogę sobie pozwolić na nienoszenie okularów, tak by the way. Excellent. For that performance you've earned gold wings and 25 house points for Gryffindor. Time for your second seeker training lesson. You seem to have the hang of chasing the snitch. Now let's see if you're any good at catching it. Now fly through 20 hoops, then hit the cross button when the snitch moves towards your hand. On my mark. 3, 2, 1. No. Więc teraz Madame Hooch w zasadzie trenuje z nami tutaj łapanie znicza. Znaczy, na chwilę obecną to jeszcze nie jest może łapanie znicza. Aczkolwiek na razie lecimy sobie przez pierścienie. Tutaj mamy do zdobycia trzy symbole znicza. Mamy złoty, silver oraz brąz. Brąz, z tego co wiem, dostaje się w momencie, kiedy masz już, powiedzmy, małą ilość tych pierścieni, ale malutko czasu ci zostaje, to wtedy brąz zdobywasz. Silver to jakoś po środku, a gold to od razu, kiedy, powiedzmy, wszystko za pierwszym razem zrobisz. Tak więc nie masz o co się martwić, drogi towarzyszu, wspaniały. I tak, to, że na przykład nie wlecę na czas w dany pierścień, to nie oznacza, że nie wiem, że o, zaraz tutaj zjebałem czy coś. I proszę bardzo. Excellent. For that performance you've earned gold wings and 25 house points to Gryffindor. Na razie same złote zdobywamy. In a Quidditch match, whichever team seeker catches the golden snitch wins his team 150 points. This often results in that seeker's team winning the match. Now, let's see how you manage catching a snitch while racing against another seeker.
Okay. Ready? 3, 2, 1. I na sam koniec teraz lekkie utrudnienie, bo mamy teraz 30 pierścieni do przelecenia oraz przy okazji ucznia, który będzie nam przeszkadzał. I to jest jakby dobra nauka, dlatego że to tylko nas przygotuje na prawdziwy mecz Quidditcha, co nie? Co warto też wspomnieć, ten oto uczeń, który lata obok Harry'ego, on za chwilę się wykolei. Tak łagodnie mówiąc, znaczy wiem, że to powinno się inaczej powiedzieć, ale tak jak on teraz lata blisko Harry'ego, tak za chwilę po prostu my będziemy mieli nad nim przewagę. I to mówię oficjalnie serio, chyba że coś się tutaj pozmienia. Ale z tego co wiem, jego komputer właśnie po czasie zwalnia. O, już na przykład widzicie, go prześcignąłem. Aczkolwiek nadal jest tutaj na kamerce, więc podejrzewam, że to jakby jest po prostu głupie szczęście. O, na przykład teraz już zwolnił, widzicie? Teraz już jestem tylko ja na kamerce. W sensie, no ja jestem na kamerce, ale chodzi mi po prostu o kamerę grową, nie? A nie kamerę, wiecie, która ma być z boku. No i lecimy za Snitchem. O, za pierwszym razem. For that performance you've earned gold wings and 25 house points for Gryffindor. Run along then, Mr. Potter. The Quidditch training doors are always open for you. No cóż. O, to jest bardzo ładny ten ekran ładowania, bo mamy tutaj chatkę Hagrida. Rzadko kiedy w sumie on mi się pojawiał w wersji europejskiej, więc piję wasze zdrowie teraz wodę. Na pewno będą zaraz podejrzenia, że ja tutaj coś innego sobie wlałem niż wodę, ale okej. Więc tak, tak jak Madame Hooch tutaj potwierdziła, tutaj w tym miejscu drzwi będą dla nas zawsze otwarte. W przeciwieństwie do tych. No ale to, jak widać, nie możemy w ogóle wracać do tych wszystkich, może nie egzaminów, po prostu do tych wszystkich lekcji, jakie tam mieliśmy. No po prostu po co mamy się tego samego drugi raz uczyć. Ale też szkoda, bo w sumie mogliby te drzwi pootwierać po jakimś tam czasie. No ale trudno się mówi, może najwidoczniej tak musi być. A więc teraz lecimy sobie tym oto holem. I mamy tutaj tych dwóch gałganów. Ciekawe co tym razem będziemy musieli im zdobyć. Want the password for the portrait, Harry? Bring us blue every flavor beans. But watch yourself. There are some weird creatures running around out there. Okej. Czyli oni chcą teraz, żebyśmy zdobyli niebieskie fasolki. No mógłbym się domyślić. Wiecie dlaczego tutaj wróciłem? Posłuchajcie sobie teraz tego dźwięku, nie? Słyszeliście, co nie? Prawda? To ten dźwięk to było echo w głowie Zakola. Zapamiętajcie to. Wiecie, tam w jego główce, wiecie, tam gdzie powinien być mózg, to tam ma echo takie. Mogę oni coś ciekawego powiedzą jeszcze? A, tylko to powiedzą, okej. Dobra, to nie mam pytań, idziemy dalej w takim razie. My poor kitten has fallen down the well. I can't reach her. It's very dark down there. Will you help me? If you can find the bottom of the well, you might find her. No, więc dzieciak z Ravenclaw ma pewien problem, ponieważ jego kot utknął w kanałach. I zapamiętajcie sobie ten wątek fabularny, ponieważ on za niedługo wróci. Tutaj mamy potion, czyli potkę, ale my się potką na razie nie interesujemy. Coś jeszcze nam powiesz? My kitten is still down there. Can you hear her? Dobra, to już nic interesującego nam nie powiesz. Dobra, to wtedy... Tutaj nie ma nazwy lokacji, nie ma. Okej, czyli po prostu schodzimy sobie teraz w dół. O, to jest też mój ulubiony ekran ładowania. I used to have a puff skein, but Fred and George used it for bludger practice.
Co tutaj mamy napisane? Puff Games. Friendly fellas, but they have a large appetite. Hagrid. No, więc te oto małe cosie to są Puffskins. Tak jak tutaj zresztą Ron powiedział i Hagrid. Niestety nie pamiętam, jak one na polskie miały, bo na pewno było gdzieś tam wytłumaczenie, jak to się dokładnie ich imię wymawia po polsku. Aczkolwiek, tak jak to powiedział Hagrid, jeszcze raz tutaj napomknę. Puffskins, friendly fellas, but they have... Są przyjazne i lubią dużo wpierdzielać. Mają ogromny apetyt. I na przykład, jak widzicie, to są ciernie, nie? Te krzaki to są, powiedzmy, takie ciernie lub po prostu kujące krzaki. I teraz musimy zaczarować tego Puffskinsa. Albo po prostu sprawić, żeby on za nami poleciał. Za nami podążał. I on teraz musi zjeść. O Jezus Mare, czemu mnie to w ogóle rozwala, nie? W sensie to śmieszne w sumie, trochę. Zawsze mnie to rozwalało, jak Puffskin zawsze zjadał i potem bekał, nie? Po zjedzeniu. No ale dzięki temu mamy darmowe fasolki swoją drogą. To też warto napomknąć. Dobra, mamy teraz 13 niebieskich fasolek, więc możemy z tą ilością po prostu przejść sobie tutaj, do tego tajemniczego miejsca. Tak jest, tajemnicze. Chyba wiecie, co to będzie oznaczać. Hello, Harry. Try to grab all the Bertie Bott's beans, but mind the bouncing bulbs. If they bump you, you'll lose some of your beans. Tak, mamy oto minigierki bezgłowego Nika, które polegają na tym, że będziemy musieli na czas zbierać fasolki. I mamy fasolki koloru fioletowego, albo takiego, nie wiem, o smaku cebulowym, coś takiego. No i teraz sprawa wygląda tak, że musimy unikać ogromnych czerwonych cebul, które będą po prostu chciały nas zgnieść. Myślę, że to jest dosyć proste zadanko i myślę, że nie wymaga ono jakiegoś tam, nie wiem, full skupienia. Czasami wiadomo, może zdarzyć się tak, że te cebule na nas się mega sfokusują i potem będzie, co będzie. Aczkolwiek jest to dosyć proste. Well done, Harry. You collected all the Bertie Bott's beans. You've earned a famous witches and wizards card for your troubles. Derwent Shimpling.